Elo ludzie, z tej strony Nurionblood, a to jest kolejny odcinek ze Star Wars, nawiązujący do odcinka z Nabu o wielkiej armii Gungan. Wielka armia Gungan to siły wojskowe społeczeństwa Gungan działające na Nabu. Powoływano nią tylko w czasie niebezpieczeństwa. Większość tej armii to niedoświadczeni rekruci. W przeciwieństwie do spokojnych ludzi z Nabu, Gunganie byli wojownikami, a wielka armia była elementem tradycji Gunga. Wojownicze nastawienie doprowadziło jednak do wojny pomiędzy Gunganami a ludźmi. Gdy w 1933 roku przed bitwą o Yavin doszło do inwazji Federacji Handlowej, Gunganie byli pewni, że nic im nie grozi, lecz Boss Nass zadecydował o opuszczeniu oto Gunga i udano się do świętego miejsca. Gdy Padme Amidala przyszła błagać Bossa o pomoc i Gungan, do walki ruszyło 2000 wojowników. Gunganie zawarli w tym dniu również pokój z ludźmi. Wielu Gungan wtedy poległo, lecz wypełnili ich cel i oddalili armię Federacji Handlowej od miasta Tet, a potem wygrali bitwę. Dzięki eskadrze myśliwców Bravo, które zniszczyły statek Federacji Handlowej. Wyposażenie Gungan to elektro rzedź, będąca dwustronną włócznią elektryczną. Atlat, znajdujący się na końcu drzewa uchwyt, pozwalał na umieszczenie w nim granatu plazmowego lub kuli energii, czyli bum-bum i... No... To tutaj już nie trzeba mówić, co mogło to zrobić. Bum-bum. Kule energii wykorzystywane jako broń miotana. Większe były wyrzucane przez... zwierzęta lub katapulty, a mniejsze przez gungańskie proce lub też jeszcze mniejsze czasem rzucano ręcznie. Famla, dwie duże zwierzę w trakcie bitwy nosiły pole siłowe, też służyły jako katapulty. Kadu, zwierzę szybkie, wykorzystywane jako wierzchowiec. W trakcie pokoju patrolowały ulice, była to też kawaleria Gungan. Gunganie też używali właśnie katapult. Gunganie też, no, to jest bardzo rozwinięta frakcja. Potem wielka armia Gungan została powołana na bitwę o Mon Calamari, gdy Republika poprosiła o pomoc z Padme Amidalą, która kiedyś, wiadomo co zrobiła dla Gungan, to właśnie Gunganie zdecydowali się pomóc Padme Amidali, która walczyła na Mon Calamari, no i wysłali swoje olbrzymie siły na Mon Calamari i pomogli klonom, jednak zostali w końcu schwytani, lecz później w końcu udało dzięki pomocy Quarenom, którzy jednak w końcu zobaczyli, że separatyści nie są dobrzy, i uwolnili Gungan oraz Kała Marian, no i wtedy pokonano siły separatystów, a Gunganie wrócili na Nabu. Z takimi stratami, takimi średnimi, powiedzmy. Dobra, ja się z wami żegnam. Z strony był Nurionlot. Potem może być jeszcze odcinek o siłach bezpieczeństwa Nabu. No i jeszcze z wami żegnam. Cześć.